Chciałoby się powiedzieć, jak Polska długa i szeroka, tak w setkach i tysiącach miejsc dzisiaj, w podobnej scenerii, w wypełnionych kościołach spotykają się ludzie, ażeby otworzyć swoje serca przed Bogiem, za tych, którzy dzisiaj właśnie przed rokiem oddali swoje życie, tam pod Smoleńskiem, ginąc w tragicznej katastrofie narodowej. Po co my się zbieramy? Co to jest? Moi drodzy, miłość i przyjaźń jest mocniejsza niż śmierć. Chcemy dzisiaj, patrząc, jak Jezus ukazuje nam tą swoją pedagogię, która prowadzi nas, by miłość była taka, która potrafi zwyciężyć więzy śmierci, abyśmy i my nie ulegali jakiejś minimalizacji, jakiemuś takiemu zredukowaniu tych naszych serc i pojemności naszych serc, by się okazało, że ma nam starczyć miłości tylko na kilka miesięcy, a rok ma przesądzić o zapomnieniu. Nad Gibraltarem rozegrał się inny dramat naczelnika Władysława Sikorskiego. I nikt się dzisiaj nie dziwi po latach, że wspominamy go, mimo że minęło od tego czasu prawie niedługo będzie 70 lat. Nikt się nie dziwi. Dziwią się tylko, że my w ciągu roku pamiętamy jeszcze o tych, którzy byli naszym głową państwa i innych, którzy stanowili potężne zaplecze rządzenia. Dziwią się tego. Moi drodzy, postarajmy się z właściwym zrozumieniem dawać odpór tym małodusznym, którzy tak próbują nam proponować.
was, byśmy zakamieni, byśmy już tak może trochę odeszli od tego, co było przed rokiem. Pamiętamy o rocznicach, które miały miejsce, choćby nawet w minionym roku, ta grunwaldzka, a chcieliby, żebyśmy zapomnieli o tym, co się działo kilka miesięcy wcześniej. To jest nieludzkie. To jest bezduszne. I dlatego też nie chcemy na takim poziomie funkcjonować. Nie chcemy być ludźmi o takiej małej pojemności serca i pamięci. Niech dobry Bóg, który nas dzisiaj tutaj gromadzi, dopomoże nam, abyśmy nie zapomnieli. To, że my nie zapominamy, to nie znaczy, że przebaczamy, jeśli są tacy, którym trzeba przebaczyć. Co innego jest pamiętać, a co innego jest przebaczyć. Dlatego też chcemy pamiętać, chociaż przebaczamy. I tej trudnej sztuki uczymy się od Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem naszym. Amen. Ani Panie Boże,